Dzień dobry Państwu, to jest program Wolne Głosy. Oczywiście dziś temat dnia, informacja dnia to jest śmierć najpopularniejszego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Dziś po godzinie 12 ta informacja pojawiła się oficjalnie, przekazała ją służba więzienna. Moim i Państwa gościem jest pan Stanisław Żaryn, doradca prezydenta RP. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I właśnie za chwilę oczywiście skomentujemy te wydarzenia, ale na początku zobaczmy wystąpienie żony Aleksieja Nawalnego. To prawda. Jeśli to prawda, że Aleksiej nie żyje, chcę, żeby Putin i jego koledzy wiedzieli, że poniosą odpowiedzialność za to, co zrobili z naszym krajem, z moją rodziną i z moim mężem. Ten dzień nadejdzie szybko. Wzywam całą społeczność międzynarodową do pokonania zła. Musimy pokonać ten okropny reżim, który teraz rządzi Rosją. Putin musi ponieść osobistą odpowiedzialność za wszystkie okropieństwa, za to, co zrobił z naszym krajem. Pani Julia Nawalna powiedziała na początku swojej wypowiedzi, jeśli to prawda, że Aleksiej Nawalny, że mój mąż nie żyje, to Putin, to Rosja musi ponieść za to odpowiedzialność. Rzeczywiście na początku w tych pierwszych minutach zastanawialiśmy się, czy możemy wierzyć w te informacje, ale pojawiają się już głosy mówiące o tym, że jeżeli takie informacje przekazuje służba więzienna, to tutaj jednak one są pewne. Zgadza się pan z tym? Oczywiście jest kilka elementów i kilka przesłanek, które wskazują, że rzeczywiście ta informacja może być wiarygodna i prawdziwa. Z jednej strony służba więzienna podała tą informację, ale to nie jest wiarygodne źródło. Bardziej istotne jest to, że oficjalnie już odniósł się do tego rzecznik Kremla pan Pieskow, więc w jego słowach jest swoiste potwierdzenie, że Aleksiej Nawalny nie żyje. Wydaje mi się, że oczywiście musimy mieć jakąś dozę ograniczonego zaufania wobec tego, co z Rosji słychać, ale należy uznać, że rzeczywiście pan Nawalny nie żyje i mamy do czynienia z kolejnym prawdopodobnie zabójstwem politycznym na zlecenie Kremla. To jest zdarzenie, które o tyle nie powinno dziwić, że przecież tą metodą Władimir Putin pozbywał się już wcześniej ludzi, pozbywał się osób, które uznał za albo wrogów politycznych, albo osoby, które są jakimś zagrożeniem, a często są zagrożeniem, chociaż należą do tego samego kręgu władzy w Rosji. Więc to ta śmierć i to morderstwo polityczne nie jest niczym nowym, jeżeli chodzi o dokonania Władimira Putina. Nie powinno to dziwić, że po takie metody sięgną. Natomiast powinno jednoczyć Zachód, umacniać Zachód w tym, by rosyjski imperializm kontrować i przede wszystkim w tej chwili, by mocniej wspierać Ukrainę, bo to tu się koncentrują relacje i możliwości działania rosyjskie. Jaka zatem powinna być reakcja Zachodu? Ja rozmawiałam dziś z panem Pawłem Łatuszką, białoruskim opozycjonistą, byłym ambasadorem Białorusi w Polsce i on mówił, że obawia się, że tak naprawdę to będą jedynie słowa, które teraz słyszymy, które czytamy, które płyną z ust zachodnich przywódców, ale nie pójdą za tym konkretne czyny. My musimy zrobić w tej chwili wszystko i wydaje się, że to nie tylko jest w dobrze pojętym interesie Polski, ale i w interesie wszystkich krajów wschodniej flanki NATO, żeby właśnie poszły czyny za tymi zdarzeniami, które widzimy, bo widzimy różne komentarze, szczególnie w mediach społecznościowych, wyrazy oburzenia, zapowiedzi rozliczeń i to wszystko, co właściwie jest znane już z obrazków, jeżeli chodzi o reakcję Zachodu na różne zdarzenia, czy zabójstwa i zbrodnie rosyjskie, czy też chociażby ataki terrorystyczne, no to jest taka łatwość Zachodu do tego, żeby pewne gesty, często dobrze wyglądające, ale puste, w tej chwili wysyłać. My musimy twardo pokazać Rosji, że jesteśmy zdeterminowani, żeby ją zatrzymać, jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc Ukrainie w wygraniu wojny, która jest przecież prowadzona i że jesteśmy zdeterminowani, żeby jako Zachód dokonać tego, co powinno być dokonane po lutym 2022 roku, czyli zdecydowane osłabienie potencjału rosyjskiego, jeżeli chodzi o działania agresywne wobec innych państw.
bo w tej chwili możemy mówić o oburzeniu, możemy mówić o tym, że Putin zapłaci, ale przecież widzimy i jest to ewidentne, że jest coraz trudniej o jedność Zachodu, chociażby na rzecz wzmacniania sankcji przeciwko Rosji, czy chociażby na rzecz utrzymania wsparcia militarnego przede wszystkim dla Ukrainy. I wydaje się, że tutaj pozycja i postawa pana prezydenta Andrzeja Dudy jest jednoznaczna już od dawna. Nam potrzebne są realne działania, które pozwolą zatrzymać rosyjski imperializm i sprawią, że Europa i że NATO i Ukraina będą bezpieczne, bo to jest tak naprawdę ten papierek lakmusowy. No właśnie, śmierć Aleksieja Nawalnego to jest potwierdzenie kierunku, w którym zmierza reżim Władimira Putina, czyli wrogowie polityczni są po prostu eliminowani. To jest rzeczywiście seria zdarzeń, które pokazują, w którą stronę idzie Rosja. Mamy zabójstwa polityczne, mamy przecież wciąż bardzo aktywne działania militarne na froncie przeciwko Ukrainie. Mamy bardzo jednoznaczne sygnały o wzroście potencjału wojskowego w Rosji. Mamy sygnały o tym, że ta już prowadzona w stylu sowieckim propaganda zniekształca i wypacza kolejne pokolenia Rosjan po to, żeby one nienawidziły Zachodu i były gotowe do różnych akcji przeciwko również Polsce. To wszystko układa się w obraz takiego kraju, którego agresja i potencjał agresji narasta. I no temu właśnie, ale musimy czy my jesteśmy, pan mówi właśnie przeciwdziałać, ale czy my jesteśmy na to gotowi, czy Europa jest na to gotowa? Ostatnio w kontekście wypowiedzi Donalda Trumpa znów powrócił temat wydatków na obronność. Wiemy, jak to wygląda w Europie. Polska jest jednym z nielicznych krajów, które spełniają te zobowiązania, czyli powyżej 2% PKB. Eksperci biją na alarm. Niektórzy mówią, że tak naprawdę pozostały nam tylko 3 lata i właśnie pytanie, czy Europa, czy Polska jest na to gotowa? Czy my mamy to z tyłu głowy, to wielkie niebezpieczeństwo, jakim jest Rosja? Myślę, że w Polsce mamy tą świadomość. Wydaje się, że im kraj bliżej Rosji leży, tym większa jest świadomość w ogóle rosyjskich zagrożeń i też tym większe są wydatki na obronność, bo to jest dosyć ciekawa korelacja. Mamy do czynienia w Europie z różnymi postawami, z różnymi podejściami do kwestii zbrojeń. Wiemy, że z punktu widzenia chociażby pewnej politycznej poprawności czy ideologicznego zacietrzewienia wiele państw się po prostu rozbrajało przez lata. W tej chwili nie chcę szafować, czy to 3 lata, czy 5 lat, bo to różne. Tak, różne się pojawiają opinie. Natomiast tendencja jest jednoznaczna. Rosyjski potencjał militarny odbudowuje się szybciej po tym, co spotkało Rosję na froncie w działaniach przeciwko Ukrainie. Rosyjski potencjał ludzki, jeżeli chodzi o armię, jest bardzo duży i my jako kraje przede wszystkim wschodniej flanki NATO musimy sami się zbroić, sami rozwijać własne zdolności obronne, ale też musimy budzić Zachód z tego letargu, którym był utrzymywany przez lata, po to właśnie, żebyśmy jako wspólnota natowska byli przygotowani do działań obronnych i odstraszania. To, co Donald Trump uruchomił swoją wypowiedzią, ma pewne swoje korzystne właśnie elementy, bo pokazuje, że on zaczyna realnie mówić o obowiązkach nie tylko związanych z kolektywną obroną, ale również z kolektywnym dozbrajaniem się, bo o tym wiele osób zapomina i wielu rządów zapominało przez lata. Rzeczywiście to jest trudny czas. Mamy też z tyłu głowy wizję milionów migrantów, którzy już za 2 lata mają przyjechać do Polski zgodnie z polityką europejską, zgodnie z tymi przymusowymi kwotami uchodźców. Rząd, tutaj już taki temat na koniec, rząd Donalda Tuska twierdzi, że przyjęliśmy uchodźców wojennych z Ukrainy i w związku z tym to nas nie spotka, to nas nie będzie dotyczyć. No ale nie ma na to żadnego oficjalnego dokumentu. To jest bardzo niepokojące, bo rzeczywiście słowa słyszymy, zapewnienia słyszymy, ale gdy spojrzy się na koncepcję, która została przyjęta na razie przez Komisję Parlamentu Europejskiego, to takich zapewnień nie ma. Jest wręcz mechanizm, który osłabia bardzo mocno zdolności Europy do obrony swoich granic i bardzo mocno rozbraja i zniechęca w ogóle kraje frontowe do tego, żeby granic swoich strzegły, bo im się właściwie by może opłacać przyjmować nielegalną migrację do siebie po to, żeby chociażby móc ją
dzielić czy odsyłać i nie płacić innym krajom, które być może nie chcą, chętne do tego, żeby w ogóle granicy bronić. A zatem mamy mechanizm bardzo zdradliwy, który może obciążyć Polskę bardzo mocno i przeciw temu musimy przeciwdziałać. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Stanisław Żaryn, doradca prezydenta RP. Bardzo dziękuję. Na ekranach państwa telewizorów manifestacja w Wilnie. Tutaj gromadzą się ludzie, składają znicze i oczywiście jest to manifestacja w związku ze śmiercią rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Bardzo państwu dziękuję, ale oczywiście jeszcze nie kończymy naszego spotkania. Za chwilę w studiu kolejny gość, Piotr Lisiewicz, Gazeta Polska. Do zobaczenia.